Cześć kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, ja was witam w kolejnym nagraniu z cyklu Speed Build. Tym razem szybko meblujemy dom Scarlett. To już jest ostatni film z tej serii. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak budowałam ten dom i jak powstał domek na drzewie, który tutaj się znajduje, linki do tych filmów gdzieś tutaj się pojawią, ale będą też w opisie. Chciałam wam powiedzieć, że w ogóle ten film będzie naprawdę przeszybki. Dlaczego? Dlatego, że 4 godziny, 4-5 godzin, albo nawet koło 6, nie jestem dokładnie pewna, ile meblowałam ten dom. Skracałam to nagranie jak mogłam, jeszcze przyspieszyłam, żeby w miarę to wszystko poszło, więc będzie wam troszeczkę skakać to, jak meblowałam właśnie dom Scarlett, ale sami rozumiecie, no chciałam to zawrzeć wszystko w nagraniu, a nie chciałam już dzielić tego filmu na kilka innych osobnych, no bo to by było bez sensu, więc ten speed build, jak mówię, będzie troszeczkę taki szybki. Nie wiem, ile z niego dostrzeżecie, ale na pewno tyle, ile trzeba, żeby wiedzieć, jak mniej więcej wygląda dom Scarlett przed gameplayem. A już publikując ten film, mogę wam powiedzieć, że to powoduje, że możecie się spodziewać już na dniach tak naprawdę nowego odcinka ze 100 dzieciaczków. A ja, kontynuując tradycję, którą rozpoczęłam już od jakiegoś czasu, zaraz zabiorę się do odpowiadania na wasze pytania, które zadawaliście mi pod poprzednim speed buildem. Więc kochani, jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, coś was interesuje, to zostawcie komentarz pod tym nagraniem, komentarz z zapytaniem. Ja za każdym razem właśnie przy speed buildach będę patrzeć na te komentarze, będę patrzeć, o co pytaliście, i będę wam na nie odpowiadać. Z tym, że kochani, już jest taka jedna mała informacja dla was, bo w przeciągu, ja wiem, kilku dni pojawią się jeden speed build na moim kanale, dość taki fajny też mi się wydaje, powinien się wam spodobać, i na nim jeszcze nie będę odpowiadać na komentarze, które dzisiaj dacie mi pod tym filmem. Dlaczego? Dlatego, że będę nagrywać ten film troszeczkę z wyprzedzeniem, więc nie będę w stanie zobaczyć, co pod tym filmem będziecie mi mówić, pisać, pytać, i wiecie, no po prostu nie będę w stanie tego zrobić, bo nagranie zrobię sobie troszeczkę już szybciej. Właściwie rzecz biorąc, to za chwilę zabieram się za nagrywanie komentarza do właśnie kolejnego filmu. Sami rozumiecie, to troszeczkę wszystko muszę wziąć i przyspieszyć z tym wszystkim, bo mam chorą siostrzenicę, muszę się nią zaopiekować, nie będę miała czasu po prostu nagrywać sobie codziennie, tak jak teraz to robię na spokojnie, więc muszę przygotować sobie filmy już na zapas. Ale kończę mówić, mam nadzieję, że zrozumieliście w ogóle, o co mi chodzi. Bo wiecie, ze mną to różnie bywa, bo czasami mówię całkiem niejasno. A teraz popatrzę sobie na wasze pytania. Scarlett to królowa YouTube'a. Bardzo dziękuję, Kasiu Kozak. Tam coś musiałam sobie popatrzeć, żeby czasem jakiś wojen nie było w komentarzach pousuwać. O Jezu. Wiczka Play Game. Scarlett to nie królowa, to nasze piękno YouTube'a i wiele więcej. Jesteście przekochani, naprawdę, buziaczki, pozdrawiam oczywiście dziewczyny. Patrzymy sobie dalej. Jawa się mnie pyta, co lubię najbardziej jeść na obiad. Kochani, ja bardzo lubię ogólnie takie rzeczy jak feta, oliwki, suszone pomidory, rukola i tego typu klimaty, więc wszystko, co jest z tym, to ja bardzo lubię szpinak. Szpinak oczywiście musi być z czosnkiem i najlepiej jakby był z fetą. Lubię cukinię, lubię takie, raczej powiedziałabym, rzeczy, na pewno nie kuchnię polską, bo kuchni polskiej za bardzo nie lubię. Nie dlatego, że się wypieram mojej polskości, tylko dlatego, że no, całe moje dzieciństwo, całe moje życie jadłam taką kuchnię, więc sami rozumiecie, nie jest to jakoś, nie wiem, dla mnie aż takim rarytasem, ale ogólnie rzecz biorąc, jeszcze pomijając fetę i te wszystkie inne szpinaki, to ja kocham sushi, ja jestem wielkim miłośnikiem sushi, jakbyście mi dali sushi, to ja pobiegnę z językiem na wierzchu za nim, więc sushi też uwielbiam bardzo. Kiedy się dowiemy, kto dostał się do Sim Brothera? Kochani, jeżeli chodzi o Sim Brothera, to sprawa jest taka, że no potrzebuję na to troszeczkę czasu, więc wydaje mi się, że dopiero w przyszłym tygodniu pojawi się gameplay z Sim Brotherem. Dobra, patrzymy dalej. Czy kąpałam się już nad jeziorem? Sprawa wygląda tak, że ja w ogóle pływać nie umiem, więc za bardzo kąpać się bym nie mogła. Pytania standardowe, kot czy pies? Już nieraz odpowiadałam, że to jest pies. Nie będę też na wszystko odpowiadać, kochani, bo jeżeli już coś, kiedy się wypowiadałam, to sobie pominę te pytania. Czy na filmiku kiedyś będzie gość specjalny? Nie wiem, co rozumiecie przez słowo gość specjalny. Jeżeli innego youtubera, to ja jestem raczej osobą, która stroni od takich rzeczy, ponieważ nie wiem, jestem raczej indywidualistką, ja lubię rzeczy sama nagrywać i nie wiem, czy się kiedykolwiek pojawi, ale nie mówię, że nie, bo może kiedyś. W ogóle Malwina Wojciechowska zadaje te pytania, co ja czas, jakbyście się pytali. Którą simkę lubisz najbardziej, która ci się najbardziej podoba? Ja najbardziej lubię
Znaczy zależy, bo jeżeli chodzi o wygląd, naprawdę nie wiem, kochani. Ja tak samo kocham Serenę, Barbie, Scarlett i Audrey. Ja je po prostu kocham. One są po prostu moje ulubione. I teraz tak, prysznic czy wanna? Prysznic, wiadomo, szybciej się człowiek kąpi, ale ja wolę wannę. Dom czy blok? Zdecydowanie dom, już mówiłam o tym. Czy będzie spotkanie z widzami? Jak tak, to kiedy? A chcielibyście takie w ogóle spotkanie? Ja nie wiem. Właśnie. Jak poznałaś Chris Gamesa? O Chrisa się często ostatnio mnie pytacie. Jak zaczynałam, Chris już był jakiś czas na YouTubie i Chris sam się do mnie odezwał. Ponadto troszeczkę mi właśnie pomógł, jak zaczynałam. Wspomniał parę razy o mnie na nagraniu i... No i tyle. No. Ja to pamiętam, właśnie tak się jakoś zgadaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą. No i tak wyszło. Nasze kanały mniej więcej powstały w tym samym czasie. Chris ma o parę miesięcy więcej kanał ode mnie. Więc, tak się poznaliśmy. Często się tak człowiek spotyka z innymi osobami właśnie na YouTubie, często tak wychodzi. Marcepanik, kim jest dla Ciebie widz? Oj, widz jest dla mnie bardzo ważną osobą. Pepsi czy Coca-Cola? Mówiłam chyba już, że Coca-Cola. Uważasz za osiągnięcie 100 tysięcy widzów? Ja uważam, że osiągnięciem na YouTubie jest to, żeby mieć fajnych widzów, nie ilość widzów, nie wiem, czy wyświetlę. Wiadomo, że im więcej, to tym fajniej człowiek się czuje, ale tak naprawdę liczy się jakość, a nie ilość, kochani. Zawsze pamiętajcie, jak zakładacie kanały, że to nie chodzi o to, żebyście mieli nie wiadomo ile widzów, tylko żeby oni byli fajni, żeby była fajna atmosfera na kanale. Która seria jest dla Ciebie najlepsza? Aktualnie najbardziej lubię grać nastoletnią mamą. Czy kocham widzów? No, kocham widzów i pozdrawiam Marcelinę. O, tak, bo czy pozdrowisz Marcelinę? Pozdrawiam Marcelinę. Nigdy nikogo nie pozdrawiałam, ale teraz z racji tych speedbuildów będę pozdrawiać. Dobra. Alka przez 2A na końcu. Wolisz wiejskie, rodzinne domki czy bardzo nowoczesne w Simach? Ja wolę skandynawskie albo industrialne, albo Anglia. Anglia, taka właśnie, wiecie, te wystroje w takim stylu. I to jest to, co ja lubię. Ja nie lubię domów nowoczesnych, nigdy mi się nie podobały. Czasem staram się właśnie dla Was budować, ale już pewnie to zauważyliście na moim kanale, że to nie jest coś, co mogłabym uznać za coś takiego, co bym lubiła. A wiejskie domki, też nie lubię takich stricte wiejskich domków. Wolisz grać chudymi czy grubszymi Simkami? No z tego, co widzicie na moim kanale, no to wolę grać chudszymi, ale to nie chodzi o to, że ja dyskryminuję osoby otyłe, żeby nie było. Po prostu zawsze tak grałam. Raczej Simki dostosowuję mniej więcej do mojej figury, mojej postury. Chyba każdy tak mimo woli robi, więc no tak właśnie wychodzi. Pozdrawiam, kocham Twój kanał. Dziękuję bardzo, Alka. I teraz tak, o Jezu, ile ja tutaj mam pytań, aż 40 od The Sims 3, moi drodzy. Zaczynamy. Nie wstydziłaś się zaczynać nagrywać na YouTubie? Chodzi mi o to, czy nie bałaś się, że znajomi Cię wyśmieją w ogóle? Nie, bo ja z reguły mam, brzydko mówiąc, wyrąbane na to, co myślą na mój temat inni. Nauczyłam się tego przez lata swojego życia, lat 24, jakbyście się pytali, więc kiedyś się tym przejmowałam, a potem stwierdziłam, a co mnie to obchodzi, ważne, żebym ja była szczęśliwa. Jak ja jestem szczęśliwa, to co mnie świat obchodzi? Ważne, żebym ja była szczęśliwa, ludzie, których kocham, żeby byli szczęśliwi i tyle. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Ojej, jaka jest moja ulubiona piosenka aktualnie? O Jezu, nie wiem, kochani. Ostatnio bardzo dużo słucham takiej muzyki, ale raczej słucham takich metalowych coverów bardzo znanych piosenek. Ale jeżeli chodzi o taką aktualnie, którą bardzo często słucham, to jest Bitamina Dom. Powinniście kojarzyć, usłyszałam kiedyś właśnie na Snapchacie u Zuzany Boruskiej tę piosenkę i właśnie się w niej zakochałam. Czy zrobię kiedyś live? Planuję, ale na to potrzebuję troszeczkę lepszego sprzętu, kochani. Dlatego tego live'a jeszcze u mnie na kanale nie ma. Lepszego sprzętu, przez to rozumiem właśnie mikrofon i te rzeczy, więc staram się na to aktualnie zarobić. Sami rozumiecie, to tak bywa. Znasz prywatnie jakiegoś youtubera oprócz Chrisa? O matko woska! Pozdrawiam wszystkich widzów Chrisa. Czy ja znam prywatnie jakiegoś youtubera oprócz Chrisa? Nie, nie znam. No, blogerów tak, youtuberów nie. Sama robisz miniaturki? Tak, robię sama miniaturki, ponieważ się grafiką komputerową zajmuję. Ile czasu zajmuje Ci obrabianie filmu? Zależy od filmu i jaki to jest film. Jeżeli to jest speedbuild, to jest to szybciej. Jeżeli to jest jakaś seria, no to idzie około 3 godzin jeden odcinek, u mnie przynajmniej. Tak to niestety wychodzi z renderingiem. Na ile subskrypcji będzie kolejny konkurs? No na 50 tysięcy, to się rozumie samo przez siebie, kochani. Na 50 tysięcy będzie kolejny konkurs, z którym będą nagrody.
Patrzę jeszcze tak. Dlaczego na Twoich filmach nie widać myszki? Ponieważ mój program do nagrywania jest bardzo nieszczęsny i bardzo nie lubi mi tej myszki nagrywać, a stary program, którym nagrywałam, nie działa mi zbyt dobrze, więc dlatego na moich nagraniach nie widać myszki aktualnie. I tak. Lecimy dalej. Czy byłam kiedyś na biwaku w lesie? Nie, nie byłam. Czy zrobiłaś kiedyś coś, czego bardzo żałowałaś? A wiele rzeczy, kochani, ale raczej ja nie lubię wracać do porażek w moim życiu, więc... Więc wiecie. Miałaś w dzieciństwie jakieś słowo, które śmiesznie przekształcałaś? Jak tak, to jakie? Czy przekształcałam? Nie wiem, ale myślałam, że wiecie, jak idzie do kościoła i tam jest ta fraza, że następnie po wieczerzy wziął chleb, to myślałam, że po wieczerzy to imię. Bo tam jak wsadzicie sobie jakiekolwiek inne imię, no to wychodzi, nie wiem, na przykład Kuba wziął chleb i bla bla bla. Więc myślałam, że po wieczerzy to imię, jak miałam tam 4-5 lat, więc to jest to, co mi się od razu zawsze nasuwa do głowy. Jaki jest mój ulubiony kolor? Pastelowe kolory lubię bardzo, ale takim najlubiejszym kolorem jest jednak u mnie czarny. Jak wyobrażam sobie The Sims 5? Nie jestem przekonana, czy powinno w ogóle powstać The Sims 5, przepraszam, powiem Wam szczerze. Wiem, że mój kanał się teoretycznie na razie opiera na The Sims grze, ale nie wiem, czy ja bym chciała The Sims 5, tak szczerze. Chciałaś kiedyś prowadzić kanał vlogowy? Chyba każdy, kto ma kanał na YouTubie, chciałby, tylko ja nie wiem, czy ja się do tego nadaję, czy ktoś chciałby oglądać mnie i słuchać moich wywodów. Wyobrażasz sobie swoje życie bez kanału na YouTubie? Byłoby ciężko, ale wyobrażam sobie, bo jednak wiecie, YouTube mi się wydaje nie jest rzeczą na stałe, to jest rzecz tak naprawdę na chwilę, bo... powiem Wam, jak byłam mniej więcej, nie wiem, miałam tam te 13 lat, to na fali były bardzo blogi. A teraz o blogach, czy ktoś słyszy w ogóle o blogach? No wiadomo, że są jacyś tam jeszcze się uchowali blogerzy, ale tak naprawdę teraz to już nie jest taka faza. Taka faza, jak jest teraz na YouTube'a, to za moich czasów była na prowadzenie blogów. Dobra. I tak, możemy spodziewać się kolejnych poradników, jasne, że możecie się spodziewać bardzo dużo i planuję bardzo dużo poradników, więc oczekujcie tych filmów na moim kanale. Patrzę sobie, kochani, bo ja nic tutaj nie ucinam, jeżeli chodzi o moje peplaninkę, więc mogę na chwilę zamilknąć. Jak możesz nie lubić słodyczy? Ja nie wyobrażam sobie bez nich życia. Uldanka. Kochana, nie lubię słodyczy, bo ja... zjem słodycze, nie jest tak, że tak wiecie, że blefu i w ogóle. Ja nie tchnę czekolady, bo jest dla mnie za słodka. Wiele słodyczy jest dla mnie za słodkich. Nie lubię z kremami rzeczy itd. Ale to nie jest tak, że nie wiem, nigdy tego nie jem, bo czasami mi się zdarza, że mam taką ochotę, ale to raczej kończy się na tym, że dwa gryzy i już po prostu dość. Dlaczego? Dlatego, że się oduczyłam jej słodkiego. Dla mnie to nie jest fajne. Wolę na przykład naturalną słodycz, jaką mają w sobie owoce. I też wiem, że to też podobno nie są zdrowe takie rzeczy, o dziwo. Ale wolę już taką słodycz niż taką sztuczną, cukrową, czekoladową, bleh, nie lubię. I lecimy dalej. Teraz jak czytam niektóre komentarze, to tak się zastanawiam, czemu ludzie piszą tak bezsensowne pytania, na które Scarlett już odpowiadała w budowie tego domu. Oglądaliście nieuważnie, czy co? Zuza. Pozdrawiam, Zuza. Właśnie ja też przez to mam tutaj problem, patrzę na te pytania i staram się wybierać te, na które nie odpowiadałam. Znasz grę Life is Strange? Jeżeli tak, to nagrasz? Nie nagram jej, ponieważ ona jest już tak przenagrana na YouTubie, że wydaje mi się, że to bez sensu, żebym jeszcze... Ja w ogóle już ją przeszłam już dawno, dawno temu, a ja nie lubię grać w takie gry dwa razy, aczkolwiek planuję dla Was inną fajną grę, bardzo podobną do tego, która nie jest tym, więc zachęcam, moi drodzy. Nikita Nikola właśnie zadała to pytanie. Znasz youtuberkę Mary Kate and Play? No znam, kto by nie znał Mary. Mary chyba jest najbardziej znana, tak bardzo tak simowo, jeżeli chodzi o takie bardzo simowe kanały z grami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz, że jesteś ładna? Boże święty. Dzięki, ale wiecie, to nie jest chyba aż tak istotne. Nie ode mnie to zależy. No i w sumie nie od każdego zależy, jak wygląda, wiecie, no wiadomo, że można się pomalować, ale... No ale jak mówię, to jest raczej dzięki rodzicom.
I lecę dalej, patrzę, że już mi się tutaj nagranie powoli będzie kończyć, zostały nam ostatnie 2 minuty. Kasia Kierman się pyta, co sądzę o likwidacji gimnazjum. Ja uważam, kochani, że to nie ma tak naprawdę różnicy, czy wy jesteście w gimnazjum, czy w podstawówce. Dawniej, jak weszło w gimnazjum, to wszyscy się śmiali z tych, co poszli do gimnazjum, że co to w ogóle jest i w ogóle, wiecie, brzydkie słowo bym tu powiedziała, więc nie. Pośmiewali się ludzie z osób z gimnazjum, teraz po prostu gimnazjum likwidują, wy się czujecie dziwnie, bo pójdziecie do podstawówki dalej, ale powiem wam, że to tak naprawdę nie jest istotne, bo to, czy to się nazywa gimnazjum, czy dalej podstawówka, to tak naprawdę jeden pies. Nie przejmujcie się aż tak tym. Jeszcze to się zmieni 50 razy, bo wiecie, no taka jest polityka i taki jest świat. Nie ma co zwracać na to uwagę. Wiem, że pewnie wam smutno, że wszyscy byli w gimnazjum, ale wiecie, ja jeszcze śmiem twierdzić, że to jeszcze wróci. Wrócą do tego. I to gimnazjum też będzie. Patrzę sobie dalej, kurczę, zostało mi jeszcze minuta, czy ja jestem w stanie coś powiedzieć chyba za tą minutę? Już chyba nie, więc na resztę pytań ze speedbuilda z budową domku odpowiem w kolejnym speedbuildzie, więc żebyście się nie martwili, ale tu też zadawajcie pytania, tylko po prostu odpowiem na nie nie w speedbuildzie, który będzie teraz, tylko jeszcze dalszym. Boże, jak matwam, Boże, święty, fu! gmatwam, tak powinno być wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli czasami mówię dziwnie, to was przepraszam, ale ja jestem zakręconym człowiekiem, zawsze tak mówię do wszystkich, więc dziwię się, że ktoś mnie w ogóle rozumie. Buziaczki kochani, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i jak już wspominałam na samym początku, zachęcam was do oglądania kolejnego odcinka ze 100 dzieciaków, gdzie zobaczycie, jak funkcjonuje ten dom, a powiem wam, że już go nagrałam i funkcjonuje kiepsko. Będę musiała poprzynosić niektóre meble. Buziaczki kochani, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!